The city is covered in snow tonight. Where did my love go? Santa, I'm waiting for him, but he's nowhere inside. And all of the presents are still by the tree. Zobaczcie, kochani, z kim ja się dzisiaj widzę. Siemanko. Na kawusi. Wrócił pan Paweł Borkowski, makijażysta Estée Lauder z Hongkongu. Wróciłem i zaraz... w kurtce, słuchajcie, tam jest 30 stopni, a to jest potwornie zimno niestety. No jest zimno, nie da się tego ukryć, ale śniegu jeszcze brak. Natomiast Paweł za chwilę zdradzi wam sekrety. Azjatek Paweł, powiedz nam, czego takiego dowiedziałeś się w Hongkongu? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o cerę, Azjatki nie znoszą absolutnie pudru. One uwielbiają ten efekt satynowego finiszu, takiego lekko mokrego wykończenia na twarzy. Dlatego bardzo popularne są, Anita, nasze ulubione podkłady, czyli cushion. Poduszeczkę, no właśnie, super. One mają mnóstwo, z linii Nutrition, z linii Crest & White, z linii Renutriv i jeszcze kilka innych. No dlaczego u nas jest tylko jedna linia? Paweł, musisz to zmienić. Postaram się. To była pierwsza rzecz. Druga rzecz, uwielbiają usta podkreślać w takim efekcie bardziej ombre. Jest to ombre z, jakby z, taką, z takim trikiem makijażowym. Lekko rozmazują kontur za pomocą korektora, żeby to rozjaśnić. Taki troszeczkę, można powiedzieć, akcent gejszy. I na środek nakładają bardzo intensywny kolor. Są to czerwienie, fuksje, amaranty, wszelkiego rodzaju właśnie takie soczyste, intensywne kolory. Generalnie dla mnie było zdziwieniem, że nie miałem pod ręką żadnej konturówki do ust, bo rzeczywiście moja marka nie posiada konturówek na rynku azjatyckim. No i kolejną rzeczą to jest brew. Brew, którą podkreślają w bardzo fajny sposób. Jest to brew taka bardziej strzelista, nie jest to brew taka nasza, europejska. No ale tutaj powiem wam szczerze, że też brew podkreślają mężczyźni, co było dla mnie też takim niecodziennym zjawiskiem. Co jeszcze takiego ciekawego? Nie lubią, słuchajcie, smoky eye. Nie znoszą makijażu smoky, ciemnych oczu, natomiast każdej jednej Azjatce musiałem ściągać taśmę z powieki i to było dla mnie niesamowite. No właśnie, te taśmy ostatnio są takie popularne na Instagramie, może tylko powiemy, że mają za zadanie podnosić trochę powiekę, tak, i otwierać oko. Jednak Azjatki stosują te taśmy. Stosują, każda jedna Azjatka ma taką taśmę na powiece. Nawet mężczyźni też mają. O proszę. Też przyklejają sobie te taśmy. Czyli jednak. No dobra, Paweł, nie zdradzajmy więcej. Kochani, musicie śledzić Pawła, bo on wrzuca naprawdę super relacje z takich oto wyjazdów. A my lecimy teraz na kawę. I mam dać coś dla ciebie. Ja ciebie też, świątecznego. Zapraszam. Jestem już w domku i pokażę wam teraz, co dostałam od Pawła w prezencie. A powiem wam, że to są naprawdę cuda. Ja już ten prezent otworzyłam przy Pawle, ale pomyślałam sobie, że wy też pewnie będziecie chcieli zobaczyć, co to takiego. I tadam! Zobaczcie na to boskie opakowanie. Coś wspaniałego. A w środku... otworzę jedną ręką. Nie chcę tego zepsuć, bo to opakowanie, wiecie co, jest tak piękne. Poczekajcie, otwieram, bo nie dam jedną ręką i zaraz się z wami łączę. No dobrze. A tutaj mamy zapach marki Estée Lauder w takiej oto przepięknej butelce i do tego jeszcze balsam do ciała, mleczko do ciała, perfumowane. Cudowny prezent, opakowanie, rewelacja, ale słuchajcie, to jeszcze nie wszystko. Paweł naprawdę mocno mnie zaskoczył. Kolejna rzecz to jest pocztówka z Hongkongu. Przepiękna, widzicie to? Tak mu zazdroszczę, że miał taką okazję, żeby polecieć do Hongkongu. Dostałam jeszcze magnes, o, bo się przyczepił tutaj nam do wstążki. Taki oto piękny magnes. I coś, co Paweł wiedział, że naprawdę będę go na rękach za to nosić. Patrzcie na to.
chiński Vogue. Świąteczna edycja. Coś wspaniałego. Otwieramy i sprawdzamy. Ok, folia zdjęta. Zobaczcie, ta okładka jest naprawdę przepiękna. Grubość chińskiego Vogue'a. No, sami zobaczcie. Ja wiem, że Vogue słynie z reklam. A jeśli śledzicie mój kanał, to też wiecie, że zawsze gdzieś wyjeżdżam za granicę lub ktoś z moich znajomych, to przywożę ze sobą wersję Vogue'a z danego kraju. No i zobaczcie, Paweł po prostu zrobił mi taką niespodziankę. Nie będę w stanie przeczytać tego Vogue'a, no bo po chińsku to ja raczej nie rozumiem. Ale przeglądanie go to będzie czysta przyjemność. Pokażę wam tutaj zajawki. Paweł mówił, że reklamy są obłędne w tym Vogue'u. No tak, same wysokopółkowe marki, nie ma się co dziwić. Tak powinien właśnie wyglądać Vogue. Czerwienie, no bo i jak w tym okresie. Przepiękne zdjęcia. Wow. Tylko oglądać i podziwiać. Paweł, wiem, że będziesz oglądał ten mój dzisiejszy vlog. I jak się znowu kolejny raz spotkamy, to wyściskam cię jeszcze raz. Cudowny prezent, zarówno perfumy w tym przepięknym opakowaniu od Estée Lauder i wersja Vogue'a z Chin. No po prostu wow. Przyjemności przyjemnościami. Spędziłam dzisiaj cudowny czas z Pawłem. Jak zwykle nie mogliśmy się nagadać. A teraz czas zabrać się za codzienne obowiązki. I tak, jadę za moment do promenady, bo tam muszę podejść do stanowiska Nespresso i kupić kapsułki. Muszę iść do sklepu zoologicznego i kupić jedzonko dla kotełków. Później jadę na zakupy spożywcze, a na koniec poczta. Muszę wysłać już pierwszą turę kartek świątecznych. No właśnie, jestem ciekawa, czy wy nadal, tak jak ja, podtrzymujecie tradycję i wysyłacie kartki świąteczne, a może przyszliście na tę stronę elektroniczną, nowoczesną i wolicie wysyłać życzenia świąteczne SMS-em albo piszecie gdzieś na Facebooku? Dajcie koniecznie znać. Hear those jingle bells, people singing about love. It feels like I'm a kid, like I'm forever young. And that's why I wanna sing about the Christmas on its way. Sałatka zrobiona. Ja dopijam moją dzienną porcję kolagenu. Powiem wam, że już od kilku tygodni stosuję i niedługo będę chciała wam zrobić taką recenzję tego produktu na moim blogu. Zobaczymy, ale to jeszcze za jakiś czas. Max już zabiera się za szykowanie kolacji, a ja muszę złożyć ten dzisiejszy vlog. To był naprawdę bardzo fajny dzień, wszystko udało mi się załatwić, co miałam w planach, a jak będzie jutro, to się okaże. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, za to, że byliście po raz kolejny. Jeśli vlog wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapki w górę. Pipoś tu do mnie przyszedł. Teraz czas na kolację, długą kąpiel, złożenie vloga i do łóżka. Trzymajcie się cieplutko. Buziaki, pa! A reason to hang around and celebrate this day.